Statystyki nie kłamią, ale ludzie kłamią na temat statystyk. I jest na to milion prostych sposobów. To jest to, co odróżnia pseudonaukę od nauki. Że pseudonauka oferuje nam pewność. Ona mówi, na pewno o. tak jest. Na pewno ten napar z liścia buraka cię wyleczy. Na pewno to i to cię skrzywdzi. A nauka operuje prawdopodobieństwo. Średnio te neutralne informacje docierały do 2000 osób, a te fake news i plotki od 4 do 100 tysięcy. To, że Edyta Górniak jest świetną ekspertką od śpiewania, nie znaczy, że jest ekspertką od yy, medycyny. Statystyka jest wszędzie. Nieważne, czy bierzesz aspirynę, bo cię boli głowa, czy idziesz właśnie głosować w wyborach, czy idziesz zagrać w lotto, statystyka jest wszędzie. Witam serdecznie w Bunkrze Nauki. Ja nazywam się Krzysztof Maj, a jest z nami dzisiaj Janina Bąk, autorka bloga i Instagrama Janina Daily, autorka książek z serii Statystycznie Biorąc. Jak to jest brać statystycznie rzeczy i spogl spoglądać w ten sposób na świat? No wspaniale, wspaniale, bo, bo jeśli robimy to tak jak trzeba, to mniej się mylimy, a myślę, że to jest całkiem niezły stan, kiedy mamy wiarygodny, rzetelny ogląd świata. Aha, ta kultura błędu w naszej rzeczywistości jest spowodowana czym? Tym, że ludzie myślą po prostu, że coś wiedzą, tak jak taki internetowy beserwizer, któremu się wydaje, że zjadł wszystkie rozumy i nie sięgają do źródeł, co? Wiesz co, y trochę tak, ale uważam, że y jakby wsadzę kij w mrowisko, uważam, okay. że y jest to też wina naszego systemu szkolnego, który nie uczy nas możliwości popełniania błędów i się hmm. mylić. To znaczy, uczy się nas, że zawsze mamy mieć prawidłową odpowiedź, nie uczy się nas krytycznego myślenia, tego, że czasem można na przykład mieć wątpliwość, i myślę, że tak nam trochę zostaje w dorosłości, że zbyt często myślimy, że powiedzenie nie wiem, nie znam się jest po prostu wyrazem jakiejś naszej, no właśnie, jest tak naprawdę wyrazem odwagi i uważam, że absolutnie każdy powinien mieć w sobie taką umiejętność, by powiedzieć, Hej, brakuje mi wiedzy w tym zakresie douczę się, no ale niestety tak właśnie nas wyszkolono, żeby, żeby broń Boże nie mówić, że czegoś nie wiemy, że się nie znamy, że musimy się douczyć. Więc bardzo bym chciała właśnie, żebyśmy nabrali takiej pewności w posiadaniu właśnie wątpliwości, żebyśmy nie bali się mówić, że, że mamy jakieś braki. Tak długo, jeśli jesteśmy otwarci, żeby, żeby jakoś te luki w wiedzy załatać, to moim zdaniem super bardzo mi poddałaś piłeczkę, bo pamiętam jak zawsze, jak rozmawiam ze studentami, którzy mnie pytają, czy poprawiłem już ich pracę, to zawsze mówię, że to jest redakcja, to jest czytanie, to nie mm -hmm. chodzi o to, żeby e, uczynić pracę błędną, pracą nagle poprawną, bo te moje poprawki też można byłoby poprawić i robić tak w nieskończoność, prawda? I tak samo, wiesz, są różnego rodzaju na egzaminach zadania typu popraw błędy w tym zadaniu, które też nas uczą, że stan błędny jest czymś no, nomen, nomen błędnym. No właśnie, no i patrz, jakby uczymy dzieci, że i, i studentów te że zawsze mają się zgadzać z nauczycielem, nie podważać tej wiedzy, którą dostają, a później się dziwimy, że jako dorośli właśnie nie mamy takich odruchów i mamy w sobie strach, żeby podważać autorytety. A tak naprawdę to wszystko sprowadza się właśnie do tego, że gdy natrafiamy na jakąkolwiek informację, na przykład w internecie, to powinniśmy ją właśnie obejrzeć z każdej ze stron i poddać wątpliwość, sprawdzić, czy ten autorytet, który, czy ta osoba, która się wypowiada w tym zakresie, naprawdę ma wiedzę i kompetencje, by, by to robić? E, no więc, więc tak, więc ja bym wróciła do początku i mm -hmm. zaczęła uczyć właśnie dzieci tego, że, e, że trzeba weryfikować autorytety i informacje, a nie po prostu ślepo się zgadzać z kimś tylko dlatego, że. No, ma taki, a nie inny tytuł albo mm. jest starszy od nas. Absolutnie, masz jakiś pomysł, w jaki sposób można byłoby przekonać co do tego nauczycieli, którzy bazują na, wiesz, świętym podręczniku, jeszcze świętszej podstawie programowej i która zwalnia trochę z obowiązku myślenia, zwalnia z dbania właśnie o to, żeby uczyć ludzi weryfikacji, zwłaszcza, wiesz, w dobie, w którym mamy fake newsy, w której są sztuczne generowane treści przez modele sztucznej inteligencji, kiedy są deepfake'i i z tymi wszystkimi problemami ludzie młodzi się stykają, a wciąż dostają tę książkę, wiesz, zamkniętą, która jest skończonym źródłem wiedzy na dany temat i mają wobec tego wyłącznie mieć taki religijny em, szacunek, a nie właśnie taki jak mówisz naukowy wątpiący. Natychmiast znaczy, co, no, no, nauczyciele mają mój ogromny szacunek, bo mają gigantycznie trudną pracę w, właśnie w takim jeszcze systemie pruskiej szkoły, mm -hmm. w systemie egzaminów zewnętrznych, które no, tak naprawdę wciąż jeszcze do, do głównie sprawdzają definicje od Pamiętywanie, a właśnie nie to krytyczne myślenie. Z tymi wszystkimi zmianami na szczeblu ministerialnym, kiedy to teraz mamy 8 klas podstawówki, a zaraz 6, a może zaraz 4, więc mm. jakby ta rzeczywistość bardzo nie sprzyja nauczycielom, i e, tym bardziej jestem właśnie wdzięczna absolutnie wszystkim, którzy, e, którzy m, no wspierają dzieciaki właśnie w tym krytycznym myśleniu. E, no i tak naprawdę prawdziwy sprawdzian dla Polskiej Szkoły się się dopiero zaczyna, bo wraz właśnie z. Rozwojem czatu GPT i sztucznej inteligencji, musimy odejść od takiego sprawdzania wiedzy, jaki, jaki znamy jeszcze, nie wiem, z, z moich lat szkolnych, czyli pisania wypracowań, bo to nie ma absolutnie żadnego sensu, bo te, teraz już absolutnie każdy czat GPT zrobi to za ucznia czy uczennicę. Więc myślę, że tutaj będą właśnie konieczne zmiany, jeśli chodzi o to, w jaki sposób właśnie sprawdzać tę wiedzę w takim momencie, w jakim jesteśmy teraz gdzie tak naprawdę właśnie potrzebujemy kilku sekund, żeby dostać jakieś wyprasowania albo definicję. I tak naprawdę ta zmiana powinna była zajść już dawno, bo um, już dawno powinniśmy przestać uczyć i odpytywać z definicji czy wzorów, dlatego że jeśli ja, ja też miałam takie podejście, że jeśli moi studenci potrzebują jakiejś definicji, to mają encyklopedię w kieszeni. Każdy z nas nosi jakby smartfona w kieszeni i jesteśmy w stanie takie informacje sprawdzić, więc no, powinniśmy uczyć jednak zupełnie innych umiejętności niż czystej pamięciówki. Nie mówiąc już o tym, że bardzo chciałabym zobaczyć. Jakby nam teraz rozdać test wiedzy, to ile z tych rzeczy, mhm. które klasówki w podstawówce były na piątkę wykute na pamięć, ile tak naprawdę z tego pamiętamy e, i z ilu e, tych rzeczy potrafimy korzystać? Ja powiem brutalnie, myślę, że gdyby rozdać e, wszystkim najnowsze nawet modele telefonów wypełnione aplikacjami, to podejrzewam, że niewiele osób by wiedziało, jak się w ogóle zabrać do tego, żeby jakąś we, informację zweryfikować, bo trochę się w nas też w szkolnictwie i Studia, niestety, indukuje takie przeświadczenie, że telefon to jest coś, co służy do prokrastynacji, zabawy, a nie do tego właśnie, żeby nas wspomagać, tak jak mówisz o tej encyklopedii, czy o tym cyfrowym asystencie, czy, czy znasz jakieś jakieś sposoby wykorzystania tego rodzaju narzędzi, czy mogłabyś coś polecić. E, zwłaszcza ludziom, którzy właśnie w ten sposób myślą, i wiesz, i także rodzicom, bo powiedzieliśmy o nauczycielach, mm -hmm. ale no, to rodzic jest tym, który daje tablet i baw się. No właśnie wiesz co, to jest bardzo trudna rzeczywistość, bo już mówimy o fake newsach, czy e, właśnie fałszywych informacjach i tak naprawdę już nawet żaden format nie jest bezpieczny. Mamy, mamy rzeczywistość deepfake, fake, potrafimy przerabiać zdjęcia, tak, że bardzo trudno się z zorientować, że hej, właściwie to ta postać nie istnieje. Więc tak naprawdę e, no, nie jesteśmy kompletnie, jesteśmy trochę bezbronni w tej internetowej dżungli. E, Sytuacja wojny w Ukrainie to fajnie pokazała, jak wiele bardzo dużych portali newsowych, telewizji dawało się nabrać na fake newsy. Typu puszczali dalej w świat wideo i z informacją, że to jest wideo, na których widać, jak e, ukraińskie śmigłowce zestrzeliwują rosyjskie, e, a okazywało się po weryfikacji tej informacji, że to jest e, nagranie z gry komputerowej. Albo jakieś zdjęcie, które też miało być nagraniem z frontu w Ukrainie, a tak naprawdę było zdjęciem z wybuchu w Bejrucie cztery lata wcześniej. Więc y, mając właśnie w pamięci, że absolutnie każdy format może nas oszukać, y, właśnie za każdym razem jak podchodzimy do jakiejś informacji w internecie, ja bym chciała, żebyśmy mieli taką checklistę w głowie i sprawdzili... Kto tę informację rozpowszechnia? Czy jest to w miarę neutralne źródło, czy jest to na przykład jakiś portal, który ma jakieś e, określone poglądy, na przykład prorosyjskie albo antyszczepionkowe? No bo to może wpływać na dobór tych informacji. Mm. Chciałbym, żebyśmy właśnie zawsze sprawdzili, z, z, z którego roku pochodzi ta informacja. Na przykład w przypadku zdjęcia. Wystarczy go wrzucić do Google, Google Image Reverse Search i wtedy nam wyświetli, kiedy właściwie to zdjęcie zostało po raz pierwszy wrzucone w sieć. No i jeśli na przykład w 2012 roku, no to raczej to nie jest e, wojna w Ukrainie, która zaczęła się te dwa lata temu. E, i, czyli kto, kto zrobił to zdjęcie? Bardzo chciałabym też, żebyśmy korzystali z innych portali, które już robią tę robotę za nas. Czyli mamy na przykład demagoga doskonały portal, który właśnie weryfikuje informacje i ma też świetną funkcję, bo można mu zgłaszać fake newsy. Czyli w momencie kiedy natrafiamy na jakąś informację i nie jesteśmy pewni czy jest prawdziwa, można na ich stronie zgłosić i poprosić ich, żeby zrobili za nas ten research. I ja jeszcze obserwuję takie konto na Twitterze, demaskujemy dezinformację i to jest konto skupione właśnie głównie wokół dezinformacji związanej z wojną w Ukrainie, które na bieżąco podaje no właśnie weryfikuje takie najpopularniejsze fake newsy, które które krążą po sieci. Więc są miejsca, które to weryfikują. Jest też portal fakenews.pl yy, i warto z takich narzędzi korzystać, ale przede wszystkim na start czujność. Nie wierzymy niczemu, co yy. No, na co natrafiliśmy na swoim na przykład facebookowym feedzie, zwłaszcza jeśli dotyczy to tematów, które są dla nas jakoś emocjonalnie istotne. Mhm. Ja zawsze mówię, że tam, gdzie w grę wchodzą emocje, pierwszym zakładnikiem stają się fakty. I zawsze tam, gdzie właśnie mowa jest o jakichś tematach, które są blisko naszemu sercu, jesteśmy najbardziej podatni na to, żeby no właśnie dać się oszukać. Te wszystkie portale, postaramy się podlinkować w opisie oczywiście, ale e, jedna rzecz, która bardzo mnie uderza, to to, że ludzie często uważają, że są zwolnieni właśnie z tego obowiązku weryfikowania informacji. Powiedzmy zwłaszcza, jeśli to jest temat kontrowersyjny, mm -hmm. weźmy chociażby te szczepienia nieszczęsne i cały ten temat covidowy, który mieliśmy już ze sobą. Ludzie uważali, że jeżeli zacytują profesora, nawet nie jest prawdę, że to nie jest na przykład profesor, no dajmy na to nauk e, tak. społecznych, powiedzmy, tak. ale wypowiada się w tematach medycznych, no to zacytowali profesora i są już zwolnieni ze sprawdzania. Tak, dokładnie. Wiesz, istnieje coś takiego jak efekt autorytetu, czyli właśnie, że polegamy na czyimś autorytecie, kropka, i nie idzie za tym właśnie żadne, żadne jakieś krytyczne myślenie. Ale to, że Edyta Górniak jest świetną ekspertką od śpiewania, nie znaczy, że jest ekspertką od yy, medycyny. Ta, tak, tak. Yy, bardzo często jakby mylimy te, te porządki, albo właśnie to, że ktoś jest doktorem. No, znowu, jeśli ktoś jest doktorem odlewnictwa, super, ale to niekoniecznie znaczy, że jest autorytetem w dziedzinie, nie wiem, stosunków międzynarodowych. Mm -hmm. um, nie mówiąc już o tym, że bardzo często e, głównie ruchy mm, antyszczepionkowe e, używają autorytetów lekarskich, e, tak. bardzo łatwo sprawdzić, że wiele z tych autorytetów ma już odebrane prawo wykonywania zawodów. E, więc to sam fakt, że ktoś ma mm, tytuł przed nazwiskiem albo właśnie ten dyplom medyczny na przykład, nie powinien y, właśnie sprawiać, że ślepo ufamy tej osobie. Okay. I po prostu no, sprawdźmy, czy ta osoba naprawdę ma kompetencje, żeby mówić o tym, o czym mówi. Tak, wydaje mi się, że też problem jest taki, że jeżeli nawet jakiś artykuł, a są takie, zostaje wycofany z bazy danych, to jest to też informacja, wiesz, znana takim ludziom jak ty, znana naukowcom, ale przeciętny człowiek. Nawet powiedziałbym, że przeciętny dziennikarz tak. może po prostu tego nie zauważyć, bo to tak. nie jest w wyraźny sposób zaznaczone przez te portale, które hostują artykuły naukowe. Tak, właśnie o to chodzi, że wiesz, że jeśli pojawia się jakiś fake news, to on no, rozchodzi się niebotycznie. Było nawet takie badanie przeprowadzone na Twitterze. Kiedy mierzono, w jaki sposób rozchodzą się fake newsy i plotki, a w jaki sposób neutralne informacje. I średnio te neutralne informacje docierały do dwóch osób, a te fake newsy i plotki od 4 do 100 tysięcy. Więc one jakby wiesz, to, to, to jest zupełnie inna dynamika. Ale z drugiej strony właśnie, mm, jeśli Jakiś portal na przykład zapostuje fake newsa, co się może zdarzyć każdemu. Mnie też się kiedyś zdarzyło. I później właśnie to sprostuje, przeprosi, no to niestety te przeprosiny już się nie cieszą takim powodzeniem. Mm. A właśnie powinny, no bo, bo jakby ja bardzo doceniam absolutnie każdą instytucję, która kiedyś właśnie popełniła błąd, może zapostowała artykuł albo źródło, które nie było wiarygodne, i później się do tego błędu przyznali. Bo tu trochę właśnie wracamy do tego pierwszego pytania, że to ok się mylić, e, tak długo jak właśnie jesteśmy gotowi się do tego przyznać i, i, i jakby wyprostować tę rzeczywistość. Tak no, bo to jest racja, że jest takie przeświadczenie wśród ludzi, jeżeli przyznają się do pomyłki, to że to właśnie ujmuje im autorytetu, a tymczasem jest dokładnie Nie, na odwrót. Nie, zu, zu, właśnie zu, zupełnie odwrotnie, ale to właśnie musimy i sobie być łagodniejsi i dla siebie, i dla innych, którzy. Czasem błędy popełniają. No a co zrobić w sytuacji, gdy no na przykład bo często przywołujesz Twittera. Mm. No w tym momencie Twitter jest w rękach Ilona Maska, który stwierdził, że robimy wolną Amerykankę całkowicie. Tak. No i co so, i so problemy? tak? To znaczy są znowu na Twitterze konta, które rozpowszechniały fałszywe mm -hmm. informacje. Gdzie jest ta odpowiedzialność w takim razie? Bo w nas wiadoma sprawa, ale czy jest potrzebna jakaś jurysdykcja ze strony państw, czy korporacje mają mieć jakieś inne wytyczne? Jak mamy to w ogóle regulować? Też biorąc pod uwagę fakt, że mamy jako my, ograniczone możliwości mm -hmm. zgłaszania bo ja wiele razy przechodziłem przez proces zgłaszania na przykład informacji na fejsie i kończyło się to tym, że po miesiącu dostawałem informację, że ten post nie wcale nie łamie żadnych ustaleń regulaminów. <laughs> znaczy to i tak jestem ci bardzo wdzięczna, że zgłaszasz i bo zawsze właśnie do tego wszystkich namawiam, że gdy natrafiają na taką dezinformację to żeby ją zgłaszać yy, i żeby broń yy, Boże jej nie szerować nawet tak. ironicznie bo bo czasem, właśnie, szerujemy takie informacje, żeby je wyśmiać, żeby właśnie jakoś sarkastycznie skomentować. Ale algorytmy mediów społecznościowych nie czują sarkazmu. Dla nich każde udostępnienie to jest informacja, ok, to jest dla świata ciekawa, ciekawy news, pokażmy go jeszcze większej liczbie osób. Więc nie róbmy tego. No wiesz co nie do końca wiem jakby miało wyglądać takie, taki jakiś proces kontroli właśnie mm -hmm. botów i fake newsów, ale, ale no na, pewno, na pewno taka potrzeba jest. Zwłaszcza właśnie w takich punktach zapalnych typu agresja rosyjska albo, albo pandemia widzieliśmy, Całe farmy botów. Mhm. E, I ponieważ nikt nas przed nimi nie chroni, i portale niestety też nie robią fatalną robotę w tym zakresie, jak, jak sam powiedziałeś, to my musimy trochę tę robotę robić. I e, wiesz, na przykład nie ma jednego dobrego sposobu na to, żeby rozwikłać, czy patrzymy na konto bota, czy konkretnej osoby. Ale są, są, są znaki, że tak powiem. Okay. Na przykład jeśli to jest konto, które powstało niedawno, a ma bardzo dużo wpisów, mm -hmm. jeśli, to, jeśli większość informacji o koncie jest nieuzupełnionych, jeśli postuje o różnych, o, o dziwnych porach dnia. Mm, więc są takie znaki, czasem bardzo łatwo takiego bota znaleźć, albo wystarczy przejrzeć jego tweety i okazuje się, że wszystkie dotyczą jednego tematu tylko. Um, no czasem jest to, jest to niestety skomplikowane. No, no życzyłabym sobie, żeby tak naprawdę Facebook, Instagram, Twitter wzięły większą odpowiedzialność właśnie za. Um, no chociażby za fejkowe konta, ale szczerze mówiąc, chyba biznesowo to się nie opłaca, więc nie, Ależ, nie możemy na to liczyć. No. no i też wiesz, to jest kwestia czasu, bo ja sam wchodziłem na Twittera, żeby sprawdzić informacje z frontu ukraińskiego, no. a, bo nie, nie czekałem, aż zrobią to gazety. I dopiero potem zobaczyłem, że na przykład niektóre brytyjskie tytuły prasowe decydowały się na to, żeby robić cały czas fact-checking faktycznie mm -hmm. i sprawdzać, czy te informacje są dobre, czy też nie są dobre, więc to, trochę to wpadamy w pułapkę, że z jednej strony te portale na Oferują łatwość dotarcia do tak. informacji, ale z drugiej strony, no my nie mamy praktycznie w procesie edukacji żadnych narzędzi właśnie takich, o których ty mówisz, i nie jesteśmy na to przesadnie uczulani, żeby właśnie na to dynamicznie reagować. Czy może po prostu potrzebujemy tego efektu masy, żeby dużo ludzi na przykład zgłosiło, i w ten sposób może będzie łatwiej? No tak, tak, tak chyba. Faktycznie tak jest, że im więcej osób zgłosi, mm -hmm. tym lepiej. Dlatego, ponieważ to też jest no, niewielki koszt, nie kosztuje nas to wiele tak. I, te, i tak zgłaszajmy. No, no, ja myślę, że, że taki przedmiot jak właśnie weryfikowanie informacji i cyberbezpieczeństwo mm -hmm. już, już dawno powinien być, być w szkole i sama chętnie w takich lekcjach bym wzięła udział. Absolutnie. Tak. Zresztą w ogóle chodzą głosy, że większość kont na mediach społecznościowych jest fejkowa. Facebook zamknął parę, nie pamiętam dokładnie ile, ale to było rzędu 5-6 miliardów fajkowych kont w ciągu jednego roku 2022. Mm -hmm. Tak. Tak. Więc pytanie właśnie, czy w momencie, w tym będą się upowszechniały te modele uczenia maszynowego, które naprawdę zdają taki nasz własny test Turinga, tak, który my możemy sobie zrobić, totalnie. czy one nie pogorszą sytuacji? No my, myślę, my, myślę, że, że mogą, no bo naprawdę wczoraj w, widziałam, jak działa pewna yy... Kropna aplikacja, która mm -hmm. pozwoli za pomocą sztucznej y, inteligencji wygenerować nagie zdjęcie dowolnej osoby. Oczywiście, y, zmyślone, ale jakby, no właśnie. Pomyśl sobie, co z pomocą takich. Y, Takich zdjęć możesz zrobić, jak bardzo komuś zrujnować mhm. życie. E, więc nie mam na te wszystkie aplikacje, myślę, że to dopiero początek e, całego zła, które może z, z tego wyniknąć. No, no nie mam na to rozwiązania, mhm. niestety. No brzmi to bardzo mrocznie. Być może jakieś protokoły weryfikacji wież, biometrycznej będą w stanie faktycznie przeciwdziałać temu, ale z drugiej strony to są też nasze informacje o naszym ciele, które my potem sprzedajemy prywatnej korporacji, bo zawsze to jest prywatna korporacja. No tak, tak, jasne. A powiedz mi, te m, praktyki manipulacyjne, z którymi też walczysz i e, m, starasz się też je napiętnowywać i pokazywać, jak, jak e, je rozpoznawać. E, one rozumiem, nie ograniczają się oczywiście wyłącznie do dystrybucji fake newsów. Problemem jest na przykład to, żeby. Nie przywoływać wprost telewizji publicznej, że zdarza się chociażby, ojej, tu to zrobiłem to właśnie, że zdarza się, że pokazywana jest nam statystyka, pokazywany jest nam materiał, który wygląda na naukowy. Ale jest ona pokazywana w bardzo szczególny sposób, na przykład, prawda? E, tak, tak, no jakby e, mam, mam cały folder na takie kwiatki. E, tak naprawdę ja bardzo często jak mówię ludziom, czym się zajmuję i że napisałam książki o statystyce, to często tutaj pada ten cytat, że dobra, czy słyszałeś, że istnieją trzy rodzaje kłamstw na tym świecie, kłamstwa, cholerne, kłamstwa i statystyki. I ja zawsze odpowiadam, że tak, słyszę go 50 razy dziennie. To po pierwsze, a po drugie, że to nie jest prawda. W sensie że statystyk nie kłamią, ale ludzie kłamią na temat statystyk, i jest na to milion prostych sposobów, na przykład cherry picking, czyli kiedy wybieramy tylko te badania, które pasują nam do założonej Oho. tezy, ale totalnie ignorujemy na przykład te doniesienia naukowe, które w jakiś sposób poddają je w wątpliwość. Sama, sama działka manipulacji wykresami to jest y, najprostsza rzecz do zrobienia. Żeby zmanipulować wykres, to wystarczy, żeby skala Y takiego wykresu słupkowego nie zaczynała się od zera i wtedy te proporcje między kategoriami. Nie wiem, w danych mogą wynosić e, różnica między kandydatem A i B, pół punkta procentowego, a jako sta o, o odpowiednio zmanipulujemy skalę, to nagle wynosi 5% albo nawet e, nawet a. więcej. Um, to, to mamy nawet na to wzór matematyczny, to się nazywa współczynnik kłamstwa. Jesteśmy w stanie określać takie współczynniki kłamstwa na wykresach. E, I ja je czasem liczę i one właśnie w, w niektórych mediach wynoszą po 500-600%. Czyli ta, t, tak duże jest to przekłamanie. Ehm. A, a, a idą wybory, więc to, to już w ogóle będzie. To właśnie w czasie wyborów, bardzo trudny dla mnie czas, ale dla nas wszystkich, powinniśmy być jeszcze czujniejsi na wszelkie liczby właśnie i wykresy, które widzimy, i sprawdźmy chociażby tę skalę, mhm. czy, czy ona tam naprawdę jest taka, jak, jak potrzeba. Oczywiście ten problem manipulacji danymi też wydaje mi się, że wypływa z tego, co poruszyliśmy wcześniej. Ludziom się wydaje też, jak, nawet, jak piszą pracy dyplomowe, że muszą przywołać, Wyłącznie pozytywną argumentację, mm -hmm. bo przywołanie argumentacji negatywnej lub wikłanie się w polemikę jest złe. W związku z powyższym, potem mamy właśnie kogoś, kto będzie uprawiał ten cherry picking, wybierał sobie radośnie jedno badanie naukowe, któremu pomaga, albo wiesz, eksperci, którzy są zapraszani do telewizji, mm -hmm. dlatego dobry kontent się robi w internecie, to zazwyczaj właśnie będzie ten sam profesor zapraszany za każdym razem do tej samej stacji telewizyjnej, co mi przypomina ten Facebookowy profil, to samo zdjęcie Jimma Carrey codziennie, tak? Ja widzę dokładnie te samą tak, osoby za każdym tak. razem. Wiesz co, to jest trochę tak, że to jest to, co odróżnia pseudonaukę od nauki, że pseudonauka oferuje nam pewność. Ona mówi na pewno o. tak jest, na pewno ten napar z liścia buraka cię wyleczy, na pewno to i to cię skrzywdzi. A nauka operuje prawdopodobieństwem. I to w gruncie rzeczy jest lepsza wiadomość, dlatego że właśnie Nauka przyznaje się, ile nie wiemy. Jesteśmy w stanie policzyć, właśnie z jakim prawdopodobieństwem jestem pewna tego wyniku. Więc to, że na przykład mamy jakiś temat i są sprzeczne doniesienia naukowe, no to te różne wyniki mogą, mogą wynikać z wielu rzeczy. Może z tego, kiedy zostało przeprowadzone badanie, może na innej próbie, po prostu spytano osoby o innej demografii. No, jest tu wiele czynników, ale Przepraszam, to, że mamy właśnie sprzeczne <laughs> doniesienia naukowe, nie, nie oznacza, że, że wiesz, że od razu wszystko nadaje się do kosza. Więc ja myślę sobie, że jasno, mamy takie rzeczy, z którymi nie ma co dyskutować. Typu, że Ziemia nie jest płaska i grawitacja istnieje. Chociaż nigdy nie myślałam, że w 2023 roku wrócimy do pytania, Prawda? że hej, Ziemia nie jest płaska. Ale jeśli chodzi o inne właśnie elementy rzeczywistości, to że czasem naukowcy się ze sobą nie zgadzają, jest zupełnie e, okej. Okay. I ja tak naprawdę byłabym ostrożna za każdym razem, gdy widzę, że ktoś z jakąś taką, wiesz, pewnością właśnie mówi: "To cię na pewno wyleczy na przykład albo to cię na pewno skrzywdzi". No nie. A powiedz, to bardzo często podnoszony problem z skądinąd, jak to jest właśnie z próbami statystycznymi, mm -hmm. to znaczy, czy badanie, które jest zrobione, teraz mieliśmy ostatnio zrobione badanie, swoją drogą dla mnie akurat bardzo bolesne osobiście, no bo to było badanie zdrowia psychicznego, mm -hmm. bardzo głośna sprawa na gigantycznej próbie, 180 tysięcy mm -hmm. osób. I część ludzi zajmujących się statystyką mówiła, że, że no nie powinno się mieć takiej rozpiętości, że, to jest czymś, że trzeba dobrać próbę inaczej. I jak to jest z tym? Czy lepsze badanie statystyczne to będzie takie, które będzie właśnie na wyselekcjonowanie Powiedzmy, 50, 100 tysięcy osób? Czy jeżeli robimy badania naprawdę duże, szerokie, żeby, że chcemy pokazać skalę problemu, na przykład skalę problemu zdrowia psychicznego młodych ludzi, co do których każdy dydaktyk wie, że jest problem. Mhm. wszyscy to wiedzą, mhm. więc to jest badanie, które ma pokazać skalę. No ale właśnie, czy adekwatna jest wtedy dyskusja na temat metodologii, czy nie powinniśmy wtedy, tak jak Ty mówisz, po prostu zrobić nowy raport czy nowe badanie i pokazać, skonfrontować je ze sobą, a nie wiesz, występować z takiej pozycji, o to jest złe, kategorycznie. Jak pleban. Wiesz, co, to, jest, to jest bardzo ważne pytanie. I z, z reguły ludzie mnie pytają: okej, okay, to jak duża ma być ta próba, jak dużo mam tych osób przebytać, żeby to badanie było wiarygodne. I to jest źle postawione pytanie, dlatego mhm. że o jakości próby decyduje nie tylko jej wielkość. No, ale również jej jakość. I ja zawsze tu podaję taki przykład, yy, takiego badania, które ktoś kiedyś przeprowadził, kiedy chciano sprawdzić, ile yy, Polek i Polaków to katolicy, i żeby to sprawdzić, stanęli pod kościołem, i każdego w niedzielę, i każdego, kto wychodził z tego kościoła, pytano, czy jesteś katolikiem, czy nie. No i okay. teraz. Nieważne, ile ja osób pod tym kościołem przepytam, nawet jeśli to będzie 3 miliony, to ta próba i tak jest skrzywiona, to ta próba i tak nie, nie oddaje rzeczywistości. Więc jasne, najlepiej byłoby mieć dużą reprezentatywną próbę. I większość na przykład sondaży przedwyborczych robionych przez duże instytuty badawcze, tam jest tysiąc osób, reprezentatywna próba, a jak jest reprezentatywna co oznacza, że pobrana w odpowiedni sposób, to te wyniki można ekstrapolować na całość, całość populacji, czyli powiedzieć nie tylko tak zagłosuje, zagłosowałoby te tysiąc osób, ale powiedzieć z określonym prawdopodobieństwem tak zagłosują wszyscy Polacy uprawnieni do głosowania. E, tylko, że problem polega na tym, że w idealnym świecie wszyscy mielibyśmy reprezentatywne duże próby, ale czasem istnieje po prostu trudność, Techniczna, czy to finansowa, czy dotarcia do właśnie takiej reprezentatywnej próby. I w momencie kiedy mamy tu właśnie to badanie przeprowadzone na ile powiedział? 180 tysięcy 80 tysięcy osób. To było badanie młodych ludzi, uczniów od 12 do 21 roku życia, jeśli nie pamięć nie mieni, Unaweza to robiła. Mhm. To, to wiesz co, no, w idealnym świecie fajnie byłoby dostać spis wszystkich osób właśnie w tym przedziale wiekowym następnie użyć na przykład losowego doboru próby i w ten sposób pobrać próbę reprezentatywną. Ponieważ jednak było to skomplikowane, to ta próba w raporcie UNAWEZY ona nie jest reprezentatywna, ale to nie oznacza, że te wyniki tego badania nadają się do kosza. Nie, bo te wyniki wciąż i to badanie wciąż daje nam sporo informacji na temat bardzo dużej grupy młodych osób. Wciąż jakby mamy tutaj jakieś, jakieś wskaźniki, które pokazują nam problem mhm. jasne. Na podstawie tego badania nie możemy właśnie ekstrapolować tych wyników na całą populację, ale z, z tego co wiem autorzy tego badania też nigdzie takiego zdania nie napisali. Tak. To prawda. więc więc po prostu... Nieważne czy ten raport, czy inny, zawsze czytamy metodologię. Sprawdzamy, czy pojawia się tam to magiczne słowo reprezentatywna próba. Jeśli nie, no to znowu nie jest tak, że wyrzucamy od razu to badanie do kosza. Po prostu mamy w pamięci, że te, te wyniki nie mogą być uogólnione. Mm -hmm. To jest też, myślę, ważny wątek, ponieważ bardzo często się zdarza, że kwestionuje się metodologię tych badań, z którymi się ludzie nie zgadzają, bo autentycznie jedyne badania, co do których metodologię kwestionowano w ogóle w mediach i słyszałem to, zwłaszcza w internecie, to po pierwsze były badania dotyczące molestowania seksualnego kobiet w miejscach publicznych, a drugie badanie, które kwestionowano dotyczyło zdrowia psychicznego młodzieży i myślę, że, że to właśnie też pokazuje, że ten cherry picking dyskusji nad metodologią statystyczną czy badawczą również dotyka no, takich dyskusji internetowych w sytuacji, gdy się nie zgadzamy z czymś ideologicznym. To jest smutne. Wiesz, co no tak, tak. Istnieje taki błąd poznawczy nazywa się efektem potwierdzenia, który polega właśnie, że mamy, mamy taką tendencję wyszukiwania informacji, które zgadzają się z naszym światopoglądem mm -hmm. i ignorowaniem wszystkich innych. No, nie lubimy się mylić. Jakby ja sama też na ten błąd jestem, jestem podatna. Mnie też się to zdarza, jeśli jest jakiś temat, co do którego mam bardzo Silną opinię i widzę jakieś badanie naukowe, które no, ją w jakiś sposób podważa, to bardzo trudno jest mi mm. y to przyjąć, no ale no, no, życie to nie zawsze łatwe wybory, więc tak czy siak zawsze muszę i tak sprawdzić tą metodologię i być może zweryfikować swoje poglądy. Czy poza tym błędem poznawczym, confirmation bias, błędem potwierdzenia też y, są takie, które w, byłabyś w stanie wskazać, żeby też ludzie na nie zwracali uwagę, bo błąd potwierdzenia to myślę też coś, co y, dużo ludzi może rozpoznać u siebie, ale czy są jeszcze jakieś błędy poznawcze, których warto unikać? Wiesz co, no y, y, błędów poznawczych jest Ponad 300. Więc i, i patrz, i to są wszystko błędy, na które wszyscy jesteśmy narażeni, które jakoś skrzywiają nasz osąd. Więc jak ludzie mnie pytają, właśnie po co ty o tej metodzie naukowej, po co te książki piszesz, to ja mówię, no właśnie dlatego, że mm -hmm. mamy ponad 300 sposobów, na które możemy się pomylić. Myślę, że takie ym, naj. No, dobra, nie wiem, czy najczęstsze, ale takie myślę, które, yy, które dodają trochę do tej dyskusji, to na przykład efekt izolacji, który polega na tym, że yy, łatwiej nam przywołać do świadomości jakieś takie zdarzenia, badania, incydenty, które wyróżniają się ze środowiska. Co to może oznaczać tak w praktyce? No na przykład, że miałeś kiedyś tak, że ktoś ci się przyśnił i następnego dnia go spotkałeś na ulicy. A, pewnie. Niesamowite, hmm. nie? Czy może nie? Czy może w takim myśleniu ignorujesz te wszystkie momenty, kiedy ktoś ci się śnił i go nie spotkałeś? Ale ponieważ nie spotkałeś, to nie było to w żaden sposób niezwykłe, w żaden sposób cię nie zaskoczyło i po prostu tego nie pamiętasz. E Trochę można do tego dodać chociażby heurystykę dostępności, czyli że przypisujemy większe prawdopodobieństwo zdarzeniom, które łatwiej nam przywołać do świadomości, na przykład dlatego, że są obarczone jakimś ładunkiem emocjonalnym albo wydarzyły się niedawno. Czyli na przykład, e, jeśli Niedawno ktoś w mojej rodzinie wziął udział w wypadku lotniczym. Może mi się wydawać, że latanie samolotem jest bardziej niebezpieczne niż na przykład jazda samochodem. Tylko dlatego, że mam w pamięci właśnie ten incydent. E, zwłaszcza, zwłaszcza, że z tym prawo to, bo, prawdopodobieństwem to, to, już, to już w ogóle jest bardzo nieintuicyjne dla nas. Mam w, w drugiej swojej książce mm, mam rozdział pod tytułem Czy gołębie ograłyby nas w ruletkę? E, odpowiadam tam na to pytanie, ale on właśnie w całości jest o tym, jak bardzo my się mylimy, jeśli chodzi o szacowanie prawdopodobieństwa takich takich zdarzeń dookoła nas. No, z jakiegoś powodu rzadko kiedy ktoś osiąga jakiś gigantyczny sukces w kasynie albo w lotto, ale wciąż próbujemy. E, I no, no, Może nie będę spoilerować, ale tak, istnieje też coś takiego jak efekt hazardzisty, który, mhm. który polega, że, polega na tym, że właśnie nie jesteśmy zbyt dobrze w szacowaniu prawdopodobieństwa tego, że coś się wydarzy lub nie i nie, i w ogóle nie jesteśmy dobrze w abstrakcyjnych wartości i liczby. Andrzej Dragan uwielbia taki przykład ze złożeniem kartki 50 razy, mm -hmm, prawda? I tak. nikt sobie nie wyobraża, ile kilometrów z tego wyjdzie. Ale wydaje mi się osobiście, mój taki moja nemezis, jeżeli chodzi o błędy poznawcze, to jest falacja akcyjna z błądu wydatnienia przypadkowego szczegółu. No ludzie to uwielbiają robić. Tak Wydaje mi się, że, że znajdą jakiś taki jeden element i od razu cała argumentacja, którą ktoś kunsztownie przygotowywał, arżurowa, no, no zostanie zrujnowana ponieważ właśnie tam z nas. Tak, jedną rzecz, która a, pokazuje, że jest źle. Nie? I to jest, to jest straszne, bo też wydaje mi się, że w ten sposób z debaty, czy z dialogu, z dyskusji robimy trochę taki spektakl pokazujący na m, raczej to, kto bardziej retorycznie i bardziej w jaki właśnie ładniej i przekonujący sposób coś pokaże, a nie czy rzeczywiście będzie to taka chłodna i czasem nieatrakcyjna metoda naukowa. Przecież to też się pokazywać, że ona właśnie może być atrakcyjna. No ja że może być, może być atrakcyjna. Wiesz co? To jest trochę tak, że ja najpierw uczyłam tej statystyki i metodologii badań na uczelni, a później już każdego, kto chciał mnie słuchać. I zauważyłam, że bardzo często po jakichś tam spotkaniach albo gdzieś tam w wiadomościach prywatnych ludzie mi pisali, że na przykład, a miałem statystykę na studiach, ale w sumie nie wiem, do czego mi się to miało przydać. I mnie to szokowało. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale w tym sensie, że statystyka jest wszędzie. Nieważne, czy bierzesz aspirynę, bo cię boli głowa, czy idziesz właśnie głosować w wyborach, czy idziesz zagrać w lotto, statystyka jest wszędzie. Więc jeśli my nauczyliśmy kogoś statystyki, ale zapomnieliśmy mu pokazać tą użyteczność, ten utylitaryzm tak naprawdę tej dyscypliny, no to coś bardzo poszło nie tak w na naszym nauczaniu. Więc y, trochę też dlatego postanowiłam odczarowywać tę statystykę. Trochę dlatego napisałam te, te książki y, statystyczne, że rzecz biorąc, żeby pokazać ludziom, hej, po pierwsze, jeśli ktoś wam kiedyś w szkole powiedział, że jesteście głąbami matematycznymi i w życiu się liczyć nie nauczycie, to to nie jest prawda. Ja zawsze mówię, że nie ma głąbów matematycznych, są tylko źli nauczyciele. Nie, to nie jest prawda. I w drugiej książce pierwszy rozdział pokazuje dokładnie badania naukowe o tym, badania nad zmysłem matematycznym, mm -hmm. czy jest to coś, z czym się rodzimy, że mamy predyspozycje genetyczne, no i wtedy trochę kaplica, no bo jakich nie masz, to nie da się z tym nic zrobić, czy też jest to jakaś umiejętność zależna od edukacji i wychowania, a zaspoileruję tutaj e, głównie od edukacji i wychowania. I to jest właśnie bardzo dobra wiadomość. Naprawdę każdy jest w stanie się ze statystyką e, zaprzyjaźnić no i mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie to robić. A jak myślisz, jak promować wśród dziennikarzy, bo trochę do nich wracam myślami takie dobre nawyki statystyczne. Mam wrażenie bowiem, że jeżeli przygotowywana jest statystyka, to zwykle właśnie czytamy, że w amerykańskich badaniach coś, a na przykład nikt nie bierze pod uwagę, że dla nas rdzenny i właściwie powinien być prosty przykład. Podaje oczywiście kontekst Polski. Więc mm -hmm. co mnie interesują w tym momencie amerykańskie badania? Zwłaszcza, że nikt nie powie na przykład, że to były amerykańskie badania realizowane na rzecz prywatnej korporacji, która Odbywała na tę rzeczy na prywatnej uczelni, chociażby. I to już jest ten kontekst, który nam umyka. To co, co zrobić w ramach, oczywiście wiem, że też edukacja, prawda, mm -hmm. krzewienia tej kultury dziennikarskiej w takim stylu, w jakim ty to promujesz, to znaczy, żeby to była dyskusja, która nie zamyka temat, tylko go otwiera. Wiesz, co taka, taka mała, banalna rzecz. Ja na przykład za każdym razem, jak czytam artykuł o doniesieniach naukowych, chciałabym zobaczyć. E, Odnośnik bibliograficzny do tego badania. Jeśli nawet nie link do oryginalnego badania, bo może, nie może być linków z jakiegoś powodu, to tytuł tego raportu, badania, artykułu, autor. Tak, żebym ja go mogła wrzucić w Google albo w Google Scholar i przeczytać oryginalne badania. Mm -hmm. I to jest najprostsza rzecz. Znaczy, super by też było, gdyby. Gdyby faktycznie wszyscy wszyscy się dokształcali, też właśnie w zakresie tego, jak interpretować wyniki badań, jak to jest z tą próbą, jak to jest z tymi właśnie wnioskami z badań, na przykład, robionych na gruncie amerykańskim. Ale nawet jeśli nie, najprostsza rzecz, dajcie konkretne wskazanie bibliograficzne, żebym mogła przeczytać ten raport w oryginale i wyciągnąć wnioski. I bardzo rzadko to widzę. Znaczy, mhm. jasne są, ja, ja tam później słowa klucze po uniwersytetach, szukam po autorach tego oryginalnego artykułu, ale to naprawdę mogłoby być prostsze. Tak, mam też wrażenie, że dostępność globalnych, czy może nie europejskich, bo Eurostat jest otwarty, ale globalnych statystyk z różnych zakresów jest trochę ograniczona, bo tak samo jak są paywallowane niestety artykuły naukowe niestety, tak. i wciąż niektórzy to promują, to tak samo niestety również są pejwolowane te statystyki. No i gdzie ten, gdzie ten biedny człowiek, cytując klasyka, ma tego szukać i jak to ma sprawdzić, jeśli właśnie dziennikarz nie, nie, nie pomoże chociaż w tym zakresie? No wiesz co, mamy, mamy oprócz Eurostatu, mamy też inne takie bazy mm. otwartych statystyk, ale prawdą jest, że ja uważam, że to jest wielki paradoks nauki, że jest finansowana przez nas, naszych podatków, a jest właśnie zamknięta za paywallem. E, i, I to bardzo często są takie bardzo wysokie progi, typu 150 dolarów za jeden artykuł. E, też się na to nie zgadzam. Uważam, że to, co widzieliśmy w pandemii koronawirusa, kiedy nauka stała się otwarta i wszystkie bieżące y, odkrycia dotyczące koronawirusa i szczepionki były otwarte dla wszystkich właśnie po to, żeby był taki y, y, przepływ wiedzy przed wszystkimi, y, pomiędzy wszystkimi mm -hmm. instytucjami, żeby jakby te prace nad szczepionką tak. mogły y, przyspieszyć, no to to było wspaniałe. Ja bym chciała zobaczyć taką naukę, a nie naukę, mm -hmm. która właśnie fajnie, że zro ktoś zrobił fantastyczne badania, skoro tak naprawdę dostęp do tych dań dostanie tylko, jakiś tam. Promil społeczeństwa, bo właśnie trzeba będzie zapłacić za to na przykład kilkaset dolarów. No absolutnie, mogę się tylko jako zwolnionego open accessu pełnego podpisać, takiego pełnego open accessu niepłatnego swojego drogo, bo to też jest patologia. się płaci dwa tysiące za artykuł z pieniędzy podatników, żeby mógł być dla niej dostępny za darmo potem tak. i ta uczelnia płaci. No to jest też koszmar absolutny. Ja byś miała pozostawić naszych widzów z taką jedną radą. Wiem, to jest trudne zawsze, żeby dać taki main takeaway, ale coś, na czym ci rzeczywiście szczególnie zależy, co jest takim twoim też odnośnie do statystyki, odnośnie do tego, jak poruszać się w tym naszym gąszczu informacyjnym współczesnym. Jak być takim mądrym, nie konsumentem biernych treści, które się przewijają na ekranie, tylko wynikliwym i krytycznym badaczem takim sokratejskim. E, wiesz co, no, to, to trudne pytanie. Tak. Nie wiem, myślę, że korzystałabym z tego, że w internecie faktycznie mamy mnóstwo bzdur i, i kortów z klepem na głowie, ale mamy też mnóstwo treści edukacyjnych i tak naprawdę te wszystkie luki w wiedzy, które mamy, e, e, z jakiegokolwiek powodu, mamy mnóstwo świetnych blogerów, youtuberów popularyzujących naukę, naukowców popularyzujących naukę, więc tak naprawdę e, ja bym. Też myślała o tym, że ten internet oprócz wszystkich zagrożeń, które ma, oferuje też niesamowity zasób wiedzy ludzi mądrzejszych ode mnie, od których można się wielu rzeczy nauczyć, no i zachować, zachować taką czujność. A jak ktoś chce się dowiedzieć, że ze statystyką można inaczej się zaprzyjaźnić, dwie książki napisałam na ten temat e, i, i, i napisałam je z taką myślą, żeby. To nie były podręczniki, tylko właśnie książki, które praktycznie pokazują, do czego statystyka jest potrzebna, więc też zachęcam. No jeszcze raz polecamy statystycznie rzecz biorąc Janiny Bąk, jak również jej Instagrama Janina Daily. Bardzo ci serdecznie dziękuję, dziękuję za wizytę w bunkrze Nauki. I do zobaczenia następnym razem.